Dzień dobry moi drodzy, ja się nazywam Bartłomiej Ryś, witajcie w Cargo. Dzisiaj jak widzicie mam ze sobą naprawdę mnóstwo przeróżnych akcesoriów, które generalnie zgromadziłem wokół jednej grupy. Są to akcesoria, które z pewnością są niezbędne na kempingu, zwłaszcza w takich pięknych okolicznościach przyrody i oczywiście porę roku, jaką jest lato. Moi drodzy, co udało mi się zgromadzić? Gazowy grill raz. Przenośna lodówka elektryczna 2. Jest też krzesło, a właściwie taki fotel, przy którym możecie się po prostu rozsiąść i sobie swobodnie odpocząć. I mam też jedną specjalną szafkę kempingową oraz stół kempingowy. I dzisiaj zapraszam Was na prezentację tych wszystkich akcesoriów, które dla Was przygotowałem. Rozpakujemy, zobaczymy jak to wszystko wygląda, a linki do poszczególnych produktów prowadzące oczywiście do naszego sklepu, w którym możecie sprawdzić ich dostępność, ich aktualną cenę, będą dorzucone do opisu niniejszego wideo. Nie przedłużając, zapraszam dzisiaj Was na przejażdżkę, tour, podróż przez akcesoria kempingowe typowo letnie, na letni kemping. Jestem, moi drodzy, wyposażony w nóż, za pomocą którego będę otwierał poszczególne opakowania, bo wszystkie produkty pochodzą prosto z naszego magazynu. Są świeżo zapakowane i jeszcze w oryginalnych foliach, ale spokojnie, nie będę ich używał. Będą przygotowane w naszym sklepie tutaj stacjonarnie w Poznaniu. Będziecie mogli je kupić bezpośrednio, może i nawet i ode mnie. Od czego zaczniemy? Od przenośnej lodówki marki Dometic. Mamy ich, moi drodzy, całkiem sporo, ale nie jest to taka dosyć typowa lodówka, którą możecie znać z oferty tej firmy, tylko lodówka, która jest naprawdę mobilna. Oczywiście Dometic produkuje tylko i wyłącznie takie rzeczy, natomiast tu szczególnie warto zwrócić na nią uwagę. Taka lodóweczka, dostajemy tak naprawdę ją w takiej oto, moi drodzy, torbie. Możemy sobie ją zabrać i przenieść w dowolne miejsce. Ma pojemność około 14 litrów. W środku, jak tak na nią spojrzymy, tu jest oczywiście zameczek błyskawiczny, którą możemy sobie otworzyć. Naszą lodówkę to przede wszystkim znajdziemy specjalny pojemnik, taki specjalny plastikowy, moi drodzy, pojemnik, do którego wejdą naprawdę nawet duże butelki. Nie ma problemu z przechowywaniem zimnego piwka, ze schłodzeniem wina, ale pamiętajcie, że taka torba i taka lodówka służą głównie ku temu, by podtrzymać już schłodzony napój, czyli nie schłodzimy w niej na przykład ciepłego piwa, tylko podtrzymamy jego niską temperaturę. Sprawdzi się, moi drodzy, podczas transportu i na przykład w momencie, kiedy wychodzimy sobie na plażę, zabieramy tutaj już zimne napoje z naszej lodówki usytuowanej w kamperze, idziemy sobie na plażę i w dalszym ciągu one są schłodzone. Co ciekawe, jest to lodówka, do której możemy podłączyć prąd, moi drodzy, bo tutaj macie, proszę bardzo, można sobie rzucić okiem, 12-woltowe podłączenie do zasilania, więc jeżeli macie na przykład przenośny bank energii, to jak najbardziej taką lodóweczkę można wtedy podłączyć i ona jeszcze dodatkowo cały czas będzie sobie chłodziła te wszystkie Wasze napoje. Rewelacyjna rzecz z dodatkowymi kieszonkami, jedną, drugą, no i przede wszystkim wygoda i komfort użytkowania. No dobra, mamy napoje, więc przydałoby się coś zjeść, ale zanim przejdziemy do grilla, chciałbym Wam zaprezentować coś, co znalazłem dzisiaj na magazynie u chłopaków, coś, co jest schowane. Moi drodzy, taka szafka, specjalna szafka do przechowywania przeróżnych rzeczy z takim dodatkowym aneksem kuchennym, na którym możemy właśnie przygotować na wolnym powietrzu wszystkie nasze potrawy. I od tej szafki zacznę dzisiejszą prezentację. Rozpakowujemy ją z pierwszych folii. Tak jak mówiłem, wszystko jeszcze oryginalne, zapakowane. Jak wszystkie elementy kempingowe, nie jest to żadną tajemnicą, są zawsze dostarczane w takim właśnie pokrowcach. W takich właśnie pokrowcach, co po prostu ułatwia transport, ułatwia ich przechowywanie i dzięki temu, że nie wystają z tego żadne ostre elementy, możecie je bezpiecznie przewozić w garażach swoich domów na kołach, bez bojaźni o to, że gdzieś coś się obije, gdzieś coś się zniszczy. Kolejna folia. Sporo elementów, jak sami widzicie, wypadają. To są właśnie te elementy, które będą nam odpowiedzialne za stworzenie dodatkowego aneksu kuchennego. Rozkładamy naszą szafeczkę. Będziecie mogli to przeżyć razem ze mną, bo jak sami widzicie, robię to po raz pierwszy. Więc od razu sprawdzimy, czy wszystko jest tak wygodne, jak zakłada oczywiście producent, jeżeli chodzi o rozkładanie poszczególnych rzeczy. Odkładam blat i rozkładam szafkę. Nóżki, moi drodzy, rozłożone. Szafka automatycznie nam się, można by powiedzieć, utworzyła. Na to oczywiście ląduje blat. O, w ten sposób. Szafka już jest prawie stojąca. Chyba to jest największa zaleta tych wszystkich szafek kempingowych, że one są praktycznie dostępne od razu po rozłożeniu i od razu możemy z nich korzystać. Jeżeli chodzi o tutaj umiejscowienie pozostałych elementów, raz, dwa, trzy i cztery. No i co? Pozostaje nam zamocować owiewki. Szafka, jak widzicie, stoi stabilna. Pozostało przypiąć tutaj rzepami ją do ramy, by wszystko było oczywiście stabilne, zwłaszcza na takim wietrze jak dzisiaj. Przygotowane odpowiednie zaczepy. W środku szybkimi zamkami już połączyłem miejsca, gdzie wylądują podstawy pod szafki. Zobaczymy, porównamy je, czy będą pasować. Pasują jak najbardziej. Druga i obie te wsadzamy tutaj z lewej strony. Jedna i druga. Jak sami widzicie, nawet bez instrukcji obsługi daje sobie bezproblemowo radę. Zaczepię jeszcze rzepy z tyłu. Jedna, druga, trzecia. No i wspomniane już wcześniej, moi drodzy, owiewki do blatu. Rozpakowuję. Wszystko jest połączone w jednym elemencie. Macie więc pewność, że nawet taki ktoś jak ja prawdopodobnie tego po prostu nie zgubi. Są wycięcia. Wystarczy to po prostu zainstalować, zaczepić. Szafka wstępnie, moi drodzy, jak najbardziej przygotowana, gotowa do użytku. Oczywiście całość możemy sobie tu jeszcze zapiąć. Prawie jestem gotów do dalszych działań. A jeżeli chcemy oczywiście przygotować sobie jakiś posiłek, to nie ma nic lepszego niż grill. Ciężki grill, moi drodzy. Ciężki, bo całkiem porządny, całkiem stabilny. Campingaz Attitude. Chyba jeden z najpopularniejszych modeli, który miałem też okazję już testować na innym kanale. Przez chyba dobry miesiąc czasu, z tego co pamiętam, testowałem tego grilla i naprawdę jest wart, krótko mówiąc, polecenia. Opakowanie jest spore, zawiera mnóstwo rzeczy. Chyba lepiej mi będzie, kiedy go sobie zestawię. O tak, na dół. Elementów tu jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo i jeszcze raz mnóstwo. I prawdopodobnie absolutnie nie uda mi się tego poskładać na nowo. Zestaw akcesoriów. No i teraz chwila prawdy. Jak to, moi drodzy, wyciągnąć z opakowania? Dało się. Wbrew pozorom nie jest to mały grill. Zobaczymy, czy się, moi drodzy, zmieści w tym miejscu, w którym sobie zaplanowałem go postawić. Pasuje, można by powiedzieć, idealnie. Campingaz, czyli jedna z najpopularniejszych marek, jeżeli chodzi o w ogóle grille przeróżne, jakiekolwiek. A ten model jest szczególnie fajny właśnie do postawienia na takiej szafce i wtedy mogę swobodnie operować sobie przy nim, stojąc, mając jedzenie, przygotowując jedzenie na swojej wysokości rąk. Chyba nie ma nic piękniejszego. Jeżeli chodzi o samego grilla, to tak jak mówiłem, grill gazowy, odpowiedni reduktor znajduje się w zestawie. Całe urządzenie waży około 13 kg, ale co jest ważne tutaj, to fakt, że mamy aż 1000 1200 cm2 przestrzeni do przygotowywania posiłków. Producent podaje tutaj, że zmieścią się nawet rzeczy dla 4 albo do 6 osób, więc bezproblemowo przygotujecie sobie grilla dla całej rodziny. No i to co mówiłem wcześniej, zrobicie to po prostu w sposób bardzo wygodny. Na takiej chociażby szafce możecie sobie tutaj zmodyfikować palnikiem moc dostarczonego gazu, a tutaj z przodu jest oczywiście widoczna temperatura, by jakość przygotowywanych posiłków była jak najlepsza. Oczywiście pizoelektryczny włącznik, w którym zapalicie sobie gaz, więc bezproblemowo takiego grilla wykorzystacie wszędzie. Co jest chyba też w nim bardzo ważne, to w środku macie specjalny mały zlewik, takie ujście wody, więc po wszystkim możecie go dokładnie wyczyścić, dokładnie umyć i możecie to przede wszystkim zrobić w bardzo łatwy sposób. Bo szukam noża i chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Bo tutaj w tym dodatkowym opakowaniu znajdziecie ruszt. I ruszt, jak sami już możecie zauważyć, jest po prostu zdejmowalny, odpinany. O, wygląda w ten sposób. I ruszt jest tak naprawdę dostarczony w dwóch takich ciężkich, żeliwnych elementach. Raz i dwa. Wszystko do siebie pięknie pasuje. No i co najważniejsze, ten ruszt, tak jak mówiłem wcześniej, możecie zdjąć, umyć pod bieżącą wodą. W związku z tym, że on się dzieli na pół, nawet małe zlewy, nawet takie w kamperach czy przyczepach kempingowych, nie są żadną przeszkodą, by to dokładnie wszystko umyć, a po zdjęciu rusztu w środku, tak jak mówiłem, macie bardzo łatwy dostęp do tego miejsca, w którym ścieka cały ten tłuszcz i pozostałości z przygotowywanych, grillowanych potraw, więc fajna jakość jedzenia jak najbardziej, ale też łatwość czyszczenia, coś co chyba jest szalenie ważne przy każdym grillowaniu, nieważne czy przy kamperze, czy w przydomowym ogródku. Co by nie mówić, taki grill sprawdzi się bez najmniejszego problemu, nie tylko w kamperze, ale tak naprawdę wszędzie, gdzie macie tylko ochotę na coś grillowanego. Ktoś nam już tutaj posiłek przygotowuje, fajnie by było mieć po prostu to na czym zjeść, moi drodzy. I tutaj, o, spadło mi na nogę coś, rzecz, którą chciałbym Wam pokazać. Przenośny, mobilny stół marki Outwell. Też mamy takich naprawdę kilka ładnych sztuk. Nazywa się Calgary L. Pięknie z angielskiego staram się to wszystko Wam tu wymawiać. I jak to Outwell? Waży niemało, ale za to mamy stół naprawdę stabilny, a wiem doskonale, że szukacie właśnie stołów, które niekoniecznie może zachwycają wagą, natomiast mają zachwycać stabilnością, zwłaszcza w momencie, kiedy właśnie jecie sobie posiłek w kilka osób. Jak on wygląda, już Wam to prezentuję. Wszystko się zgrało dzisiaj w ogóle tak ładnie, kolorystycznie, bo zobaczcie, blat tutaj szafki, mowery, taki jasno drewniany, stół również jasno drewniany. Proszę bardzo. Wiem też, że niespecjalnie lubicie stoły, gdzie trzeba ten blat dodatkowo rozkładać. Tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Wszystko już jest rozłożone. Wystarczy stół otworzyć. Cyk. Mamy to. Rozłożyć nóżki. Ustabilizować je. Warto też zrobić sobie przedłużkę za pomocą takich wkręcanych dodatkowych nóżek, 4 sztuki łącznie. Stolik gotowy, stawiamy go na nóżki. Cyk. No powiem Wam, że całą 4-osobową rodziną albo paczką znajomych bez najmniejszego problemu się tu, moi drodzy, przemieścicie, zmieścicie. Wygląda całość w ten sposób. Można oczywiście sobie dowolnie tutaj go ustawić. Jest naprawdę ultra stabilny, ale przede wszystkim jest bardzo ładny. Przypomina takie mebelki ogrodowe. Nie te standardowe rzeczy właśnie kempingowe, tylko takie mebelki ogrodowe. No ten blacik, jasne drewno, jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. No dobra, jeżeli mam stół i mam jedzenie, to pozostało mi tylko odłożyć mój nóż magiczny, którego dzisiaj cały dzień używam, i zaprezentować Wam takie oto krzesełko, a właściwie fotel. Uwielbiam rzeczy, które są po prostu wygodne, które są komfortowe. Obstawiam stolik w czymś takim. O, można po prostu odpłynąć. Naprawdę. Szalenie wygodne są te fotele. Naprawdę są wygodne. Ten konkretny model to Westfield Elizabeth, tak się nazywa. I przede wszystkim, co ja naprawdę doceniam w takich głęboko zapadających się siedzeniach kempingowych, to fakt, że w momencie, kiedy tu macie stelaż, on jest dokładnie schowany tutaj między nogami, a właściwie pod udami. On jest bardzo głęboko schowany pod tą grubą warstwą właśnie materiału i tego tej dodatkowej pianki, czy Bóg wie, co tu jest. W każdym razie stelaż nie wbija Wam się w nogi, nie wbija Wam się w uda i możecie spędzić tak naprawdę parę godzin komfortowo, wylegując się, tylko czekać, aż ktoś przygotuje nam dobrego grilla, no i postawi oczywiście tutaj, na tym stole, by sobie go wygodnie skonsumować. Jakby nie chcę powielać tego mitu, że na takich fotelach, na takich krzesłach nie można spożytkować jakiegoś posiłku właśnie na stole, bo nie ma problemu, żeby się nachylić, coś zjeść i nadal leżeć i wygodnie się opalać. Drinka brakuje, ale to zaraz sobie wyciągnę z mojej przenośnej lodówki, a jakże. To co, moi drodzy, podsumowując dzisiejsze nagranie, szafeczka kempingowa razem z takimi owiewkami, jeżeli chodzi o przygotowywanie posiłków, bo równie dobrze możecie postawić tutaj grilla, równie dobrze się zmieści tutaj zwykła kuchenka, czy to gazowa, czy elektryczna. Jednocześnie macie sobie tutaj takie schoweczki, jednocześnie pod zamkiem błyskawicznym, cyk, 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 półeczki z jednej i z drugiej strony. Po drugie, grill, Campingaz, bardzo fajny, żeliwny, porządny, naprawdę na lata, łatwy w czyszczeniu, łatwy w przygotowywaniu różnych posiłków. Po trzecie, moi drodzy, taka właśnie przenośna turbolodówka, można by ją nazwać, o pojemności 14 litrów, podłączana do zasilania 12V, podtrzymującego tą niską temperaturę napoi w środku. Po czwarte, stolik kempingowy Outwella. Wygląda to, moi drodzy, tak. Duży, przestronny, wieloosobowy, no i przede wszystkim bardzo ładnie wyglądający, no i oczywiście stabilny. No i po ostatnie, taki fotel kempingowy. Z takim wyposażeniem swobodnie możecie ruszać na Wasz wymarzony kemping i z pewnością będziecie zadowoleni. Wszystkie produkty, linki macie w opisie tego materiału. Dzięki za dziś.